Pierwszą sesję. Witam kierowników jednostek, witam pana starostę wraz z całym zarządem, witam wszystkich radnych oraz media relacjonujące dzisiejsze obrady. Szanowni państwo, czy wszyscy państwo radni dostali materiały na dzisiejszą sesję? Nie widzę, żeby ktoś się sprzeciwiał, więc wnoszę, że dostali wszyscy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 100% radnych, 23 osoby. Pozwolicie, że odczytam porządek obrad, który państwo otrzymali. Punkt pierwszy, otwarcie 34. sesji Rady Powiatu. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad 33. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. Punkt szósty, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie powierzenia gminie miasto Tomaszów Mazowiecki zadania własnego powiatu z zakresu dróg powiatowych. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 24 łamane przez 204 przez 2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej nr 11-64-12E ulica Piliczna i ulica profesora Stanisława Dziubałtowskiego w miejscowości Smardzewice. Punkt ósmy, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2017. Punkt dziewiąty, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tomaszowie Mazowieckim z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na działania dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 12. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w okresie między 33 a 34. sesją Rady Powiatu. Punkt 13. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 14. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 15. Sprawy różne. Punkt 16. Zamknięcie obrad 24. sesji Rady Powiatu. Szanowni państwo, w międzyczasie wpłynęło również do mnie pisma od zarządu z wnioskiem o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad dodatkowych punktów. Mianowicie projektu uchwały, rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 41 łamane przez 283 łamane przez 2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Rady Powiatu z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości powierzchni 250 m2 oznaczonej numerem działki 306 położonej w obrębie 7 Tomaszowa Mazowieckiego ulica Nowowiejska. Ponadto wpłynęły dodatkowe projekty dotyczące rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania skargi według właściwości, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania skargi według właściwości, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania skargi według właściwości, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na przewlekłość postępowania Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na przewlekłość postępowania Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na przewlekłość postępowania Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na przewlekłość postępowania Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na przewlekłość postępowania Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim i rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie etatu radnego Rady Powiatu i rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radnym Rady Powiatu. Te wszystkie uchwały dotyczące tych skarg to jest pokłosie pism pana Pełki, który składał skargi na poprzedniej sesji. Złożył ponownie plik pism. Ja, tak jak państwa informowałem, występowałem pisemnie do pana z prośbą o spotkanie się, podając do siebie kontakt, jednak do takiego spotkania nie doszło, więc w dalszym ciągu czekam. Jednakże w związku z pismami złożonymi, kolejnymi pismami przez pana Pełkę, jesteśmy zobowiązani do podjęcia tych czynności, czyli uchwał, bo inaczej jako organ kolegialny nie możemy, że tak powiem, się zachować, jak podjąć decyzję w formie uchwały. Ja proponuję, abyśmy te zmiany przyjęli w formie blokowej. Oczywiście, jeżeli państwo mają inne stanowiska, to proszę. Czy jeszcze zarząd ewentualnie chciałby coś wnieść do porządku dzisiejszej sesji? Czy państwo radni? To kto z państwa radnych jest za przyjęciem zmian do dzisiejszego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Pan radny Szewczyk był za, czy się wstrzymał? Za. Za, tak, bo dłużej trzymał. Dziękuję. A więc stwierdzam, że zmiany do porządku zostały przyjęte jednogłośnie. Teraz przegłosujemy zmieniony porządek. Czy państwo radni oczekują, żebym go czytał jeszcze raz? Nie. To kto z państwa radnych jest za przyjęciem nowego zmienionego porządku? Proszę o podniesienie ręki. Tak jest. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? No właśnie. No i teraz też nie wiem. I teraz nie wiemy, czy pan radny był za, czy się wstrzymał. Dziękuję. Nie, no żartuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. A więc stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Szanowni państwo, przyjmiemy jeszcze protokół z obrad 23 sesji Rady Powiatu. Czy ktoś z państwa radnych wnosi jakieś uwagi do protokołu? Do mnie nic nie wpłynęło. Nie widzę, zatem poddaję protokół pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. O, dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że protokół przyjęto jednogłośnie. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do części merytorycznej, są z nami mieszkańcy miasta, którzy chcieliby zabrać głos. Był też wniosek od przewodniczącego Komisji Edukacji o przerwę w celu zwołania komisji i wniosek od przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zatem najpierw udzielam głosu mieszkańcom, a później ogłosimy, ile panom będzie potrzeba? 15 minut, 10? To później ogłosimy 10-minutową przerwę, żeby komisje mogły poprocedować, a teraz zapraszam przedstawicieli mieszkańców o zabranie głosu. Prosimy tutaj do mównicy. Chyba już teraz mnie słychać. Dzień dobry państwu. Myślę, że już się znamy, nie muszę się przedstawiać. Jestem mieszkanką ulicy Szczęśliwej. Przyszliśmy do państwa radnych, żeby dowiedzieć się, jak długo będziemy jeszcze znosić tą udrękę. To jest po prostu nie do wytrzymania. Czytamy w ubiegłym miesiącu w lokalnym tygodniku, że zamiast, żeby nam ubywało tych nieszczęsnych samochodów o wielkim tonażu, to nam ich przybywa i nic się w tej materii nie zmienia, a wręcz odnosimy wrażenie, że będzie tego coraz więcej, tak jakby ktoś, wbrew temu, co panuje ogólnie w Polsce, gdzie włodarze wszystkich miast takie samochody wyprowadzają z granic, a u nas tak jakby komuś zależało na tym, żeby zapraszać. Obok mnie tutaj siedzi pani, która jest mieszkanką ulicy Białobrzeskiej. Mamy wspólne interesy. Ja bardzo krótko postaram się zabierać głos, żeby umożliwić pani wypowiedzenie się. Jestem również po rozmowie, proszę państwa, z panem z dyrekcji Inspekcji Transportu Drogowego. Pan powiedział mi, że państwo radni i zarząd powiatu nie zrobił nic od naszej ostatniej rozmowy, spotkania i naszych blokad, żeby nam pomóc. Panowie z transportu drogowego stwierdzili, że oni wręcz bardzo chcą tutaj postawić wagę, mieć możliwość postawienia ciężarówki do badania tego, co się dzieje z tym tonażem, generalnie nad tonażem, ale nikt ich tu nie zaprasza, a oni bez decyzji zarządcy drogi nie mogą sobie tutaj wjechać, postawić ciężarówki ani zamontować takiej wagi. Więc myślę, że nie wiem, albo się nie rozumiemy, państwo radni i ja, i mieszkańcy generalnie, których reprezentuję, albo po prostu tu w grę wchodzą jakieś inne interesy. Ja tylko chciałam uświadomić państwu, że wybory są w przyszłym roku samorządowe. Oczekiwanie mieszkańców, to, że jest nas tutaj czwórka czy piątka, to nie oznacza, że nie jest wielkie i zainteresowanie tym tematem również. I chciałabym tylko przypomnieć, że to są głosy wyborców.
Nie firmy będą na państwa głosować, nie ich właściciele, tylko właśnie mieszkańcy miasta. Coś popsułam. Tylko właśnie mieszkańcy miasta. I wydaje mi się, że jest to problem bardzo palący i nie rozumiem. Nie rozumiem, proszę państwa, jak może dochodzić do tego, że jedna z pań tutaj dzisiaj rano przed wyjściem do wnuczka naliczyła przez 10 minut 26 tirów pod swoimi oknami. Tu już w grę wchodzi, proszę państwa, nie nasze widzimisię, tylko zagrożenie życia i zdrowia. Czy ktoś z państwa tamtędy w ogóle przejeżdża przez Szczęśliwą Białobrzeską Opoczyńską? Bo od godziny 13 do godziny 17 tam wszystko stoi w tej chwili. Ani wejść, ani wyjechać, ani wjechać na posesję nie można. Okien już nie otwieramy. My przyszliśmy tutaj dzisiaj, byłyśmy wcześniej, przyszłyśmy tu odpocząć, panowie i panie radne. Myśmy tu siedzieli na korytarzu, odpoczywaliśmy psychicznie i fizycznie, bo tu jest cisza. I zastanawiałyśmy się wręcz, czy nie sprowadzimy tutaj ludzi, żeby sobie na tych kanapach po prostu poodpoczywać i nie wiem, poblokować trochę urząd starostwa. Nie dajemy rady już, proszę państwa. Pytanie moje brzmi, kto jest za ten stan rzeczy odpowiedzialny i dlaczego nic się nie dzieje? My już straciliśmy nadzieję na jakiekolwiek obwodnice, na jakiekolwiek drogi. Zobaczcie państwo, jak wyglądają właśnie powiatowe drogi w mieście. Nowowiejska, dziurawa. Konstytucji 3 maja, dziurawa. Szczęśliwa, to są jedne wielkie kolejny. Nie wiem, czy naprawdę Rada Powiatu w Tomaszowie nie potrafi przeciwstawić się zarządowi dróg wojewódzkich i nie potrafi powiedzieć, że my jesteśmy tutaj gospodarzami na swoim terenie. Czy my w ogóle, my mieszkańcy i nasi przedstawiciele, państwo radni, mamy coś w tej kwestii do powiedzenia? Proszę mi tu odpowiedzieć dzisiaj, bo my już po prostu psychicznie i fizycznie tego nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Przyszliśmy tu dzisiaj, żeby państwu zasygnalizować, że będziemy w godzinach największego szczytu ulicę ponownie blokować. I prosić chcielibyśmy, aby państwo jako przedstawiciele struktur władzy lokalnej poprosili również komendanta policji, bo ja jestem po rozmowach ubiegłorocznych z panem, ale nie wiem, jak będzie to wyglądało w roku bieżącym, żeby nie spychał funkcjonariusz policji jeden czy drugi kobiet z pasów w trakcie trwania protestu. Mamy bardzo paskudny filmik, jak pani ma wykręcane ręce. Nie chcemy jego udostępniać do dzisiaj, żeby nie powodować pojawiania się bojówek i kiboli i różnych innych tego typu sensacji. Chcemy to zrobić w sposób cywilizowany i oczekujemy od państwa podjęcia kroków. Co dalej z pomiarami natężenia i tonażu tych ciężarówek? Gdzie będą stały wagi i czy wreszcie one staną? Gdzie będzie miała możliwość stanięcie tej ciężarówki, prawda, która jest nam obiecana i starostwo musi podjąć decyzję, bo to podobno potrzebna jest zatoczka, gdzie 20-metrowy pojazd może stanąć. I czekam, myślę, że poczekam jeszcze chwilę, aż państwo udzielicie mi dzisiaj odpowiedzi. Od przyszłego miesiąca rozpoczynamy protesty. Tym razem idziemy blokować ulicę Białobrzeską. Będzie być może zorganizować trudniej objazdy, ale już niewiele nas to interesuje. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Znowu będziemy powiadamiać telewizję, która była świadkiem pewnych ustaleń, które poczyniliśmy z samorządami lokalnymi. No i jak widać, nic, proszę państwa. Jak ja przeczytałam to, co podobno dziennikarz TIT-u usłyszał tutaj w państwa właśnie samorządzie, że nic się nie zmieni, tiry wracają na ulicę Tomaszowa, to po prostu zostałam rażona gromem. I bardzo proszę tutaj panią z Białobrzeskiej, żeby zabrała również głos i opowiedziała, jak to wygląda, bo to nie tylko dotyczy mojej ulicy, ale również państwa na ulicy Białobrzeskiej. I liczę na to, że państwo poważnie sprawą się zajmiecie, bo tak jak powiedziałam, to nie dyrekcje i nie kierowcy tirów będą was wybierać na kolejną kadencję, tylko właśnie my.
i zrobimy wszystko, proszę Państwa, to nie są groźby. Jest mi bardzo przykro o tym w taki sposób mówić, ale zrobimy wszystko, żeby sytuację bardzo mocno nagłośnić, że władze lokalne w Tomaszowie nie potrafią spowodować, żeby mieszkańcy miasta mogli normalnie spać i odpoczywać we własnych domach. I czekamy na to, co Państwo zrobicie z naszym problemem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze któraś z Pań chciała zabrać głos? To proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo dziękuję za udzielenie głosu, chociaż nie byłam na to dzisiaj przygotowana, ale myślę, że sprawa jest na tyle niecierpiąca zwłoki, że mimo tremy i stresu postaram się krótko opowiedzieć o tym, jak się żyje na Białobrzeskiej. Ja wiem, że kilka osób z naszej władzy mieszka w okolicy Ludwikowa, ulicy Białobrzeskiej i w tamtych okolicach. Ja wcześniej nie brałam w tego rodzaju protestach udziału. Jedynie to, co wcześniej robiliśmy z mężem, to prosiliśmy mieszkańców o podpisy, żeby zdjąć kostkę brukową, która mieściła się na przystankach. A jeden z przystanków był pod naszym domem, konkretnie pod oknami z sypialni. Więc jeżeli po tym bruku przyjechała ciężarówka z pustą naczepą, z impetem, bo one tam nie jeżdżą, proszę Państwa, 50 na godzinę. Jeżeli ktoś nie wierzy, to ja zapraszam do siebie na podwórko na dzień, na dwa dni, na tydzień. Tam sobie pomieszka i zobaczy. I jak przyjedzie taka ciężarówka i wtedy po tych kocich łbach przysłowiowych, to umarłego by z trumny ruszyło. A nie mówiąc o tym, że człowiek tam śpi, od ulicy ma 4 metry i musi tego wysłuchiwać. To się zmieniło i za to jesteśmy wdzięczni. Natomiast dalej nie można nic zrobić. Ja mam małe dzieci w wieku szkolnym. Wyjeżdżam z bramy i wjeżdżam do niej kilkanaście razy na dzień. Ja wielokrotnie widzę od kierowców wskazujący palec, pukanie się po głowie, wymijanie po chodnikach, gdzie z naprzeciwka na przykład idzie pieszy, na klakson. Ktoś się zatrzymuje, obelgami obrzuca. Ja się zastanawiam, jak ja mam wjechać na swoją posesję. Czy ja mam fruwać, czy mam stanąć na chodniku, na którym nie wolno stanąć, bo musi być 1,5 metra dla przejścia, dla pieszych. Przyjedzie policja i wlepi mi mandat. W ubiegłym roku w listopadzie postawiliśmy nowy płot, bo ten, który był, już się nie nadawał z racji tego, że miał ileś tam lat. Ja zapraszam osobę odpowiedzialną. Nie wiem, kto to jest, bo ja tu panów nie znam. Ja się polityką nie zajmuję i naprawdę mnie to nie interesuje. Kto, czym i dlaczego. Ja oczekuję konkretów w naszej sprawie, bo nie jestem tutaj tylko ja, tylko są ludzie, którzy zostali w domu, bo albo są w pracy, albo dziś nie mogli przyjść. Ale zapewniam Państwa, że będzie większa grupa i my tego tematu nie odpuścimy. Po prostu nie odpuścimy i koniec. Wracając do mojego płotu, ja zapraszam osobę odpowiedzialną. Nie wiem, kto za to ma odpowiedzieć, ale pociągnę tam osobę czy te osoby do odpowiedzialności, żeby obejrzała ten mój płot. On jest wykonany z ocynkowanych sztachetek pomalowanych. One solą są obsypane po zimie, bo jak te samochody jeżdżą z impetem i to nie chce zejść. W momencie, kiedy my to myjemy, schodzi z farbą. A podmurówka jest popękana i farba po prostu zeszła, jakby ten płot miał z 10 lat. Ja wydałam na to dużo pieniędzy i po prostu dzisiaj wygląda to, no pożal się Boże. Teraz się zastanawiamy, czy nie zakładać automatu do bramy, bo ja wjeżdżam, zakręcam do bramy, no muszę jakoś wyjść, żeby otworzyć tą bramę. No to więc ciężarówka za mną stoi i trąbi. Nieraz jedzie z taką prędkością, że mam wrażenie, że ona nie zdąży się zatrzymać, więc wysiadam, otwieram bramę, wjeżdżam, zamykam za sobą, no to już kierowcy są zdenerwowani. To przechodzi, proszę Państwa, ludzkie pojęcie. Dobrze, że są tuje wysokie przy płocie, bo po prostu no, tego kurzu by było całe mnóstwo. Mamy suwaną szafę w sypialni, więc te śruby co najmniej kilka razy w miesiącu są wkręcane, bo to odpada wszystko.
Tam się nie da funkcjonować. W momencie, kiedy mamy tyle objazdów w tej chwili, natężenie wzrasta. Myśmy tutaj w kuluarach dzisiaj usłyszeli, że jeszcze grudzeń las będzie zwiększał wydobycie, więc tych tirów będzie więcej. Z radością przyjęliśmy to, że podjęły władze decyzję, że nie będzie ciężarówek z Białej Góry. Ale długo nie trzeba było czekać. Może tydzień, może dwa i nagle one z powrotem wróciły. Więc jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale myślę, że trzeba by było chronić nasze dzieci, nasze rodziny. Tam mieszka dużo dzieci w wieku szkolnym. Rodzice mają ten sam problem, z którym ja tu dzisiaj przyszłam. No ludzie, no po prostu, czy ktoś jest na tej sali, który jest władny podjąć decyzję taką, żeby, nie wiem, przyjechał tam radiowóz. Radiowóz wie, jak trzymać gdzieś w miejscach, gdzie można wyłapać jak najwięcej na mandaty kierowców. Ale tam ja tego radiowozu nie widzę. Być może, nie wiem, ktoś mnie teraz sfilmuje i będzie za mną jeździł za karę, że tutaj przyszłam. Być może tak będzie, ja nie wiem, bo dzisiaj można się wszystkiego spodziewać. Ale skoro ja poszłam na wybory i oddałam głos, być może na kogoś z Państwa, to ja oczekuję w zamian tego, żeby ktoś zadbał o moje bezpieczeństwo. A ja nie czuję się bezpiecznie, tym bardziej moje dzieci. Tam były co najmniej dwa wypadki śmiertelne, stłuczek i zdarzeń drogowych było też wiele. Więc ja oczekuję i ja bym chciała dzisiaj tutaj, żeby mi ktoś nie obiecywał gruszek na wierzbie, albo że może się załatwi, tylko ja chciałabym osoby, które są odpowiedzialne, odpowiedziały mi konkretnie, kiedy możemy się czegoś spodziewać, a to, że protest będzie i będzie droga zablokowana, to możecie Państwo być pewni, bo nikt z Państwa inaczej by nie postąpił. Tylko jeżeli nie da się dobrowolnie, to trzeba siłą. Ale przykro mi było słuchać tych wypowiedzi, że gdzieś policja przyjeżdżała na protest, wykręcała komuś rękę, groziła pałowaniem, legitymowała. No, ja mam wrażenie, że żyjemy w czasach PRL-u. Wydawało mi się, że mamy swobodę działania, że tutaj nikt nikogo nie opluwał, nie bił, zgłosił to. Więc skąd się to bierze? Taka ludzka jakaś, nie wiem, taka nieporozumienie między nami a władzą. Nie wiem, skąd się to bierze. Wy jesteście takimi samymi ludźmi, też gdzieś mieszkacie. Czy chcielibyście, żeby, nie wiem, 100, 200, 300 tirów dziennie pod waszymi oknami jeździło? Żeby tir nocą jechał 120 na godzinę? Jeżeli ktoś w to nie wierzy, to ja tu chętnie przyjdę z nagraniem na następną sesję i pokażę. I ile tych samochodów jeździ? I ja nie chcę Państwa cennego czasu zabierać, także bardzo dziękuję za wysłuchanie i oczekuję po prostu w naszej sprawie konkretnych działań, bo będziemy to w dalszym ciągu nagłaśniać tam, gdzie się da, jeżeli nic się po prostu dobrowolnie nie wydarzy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę Pana Starostę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, a szczególnie ci przybyli na to dzisiejsze nasze posiedzenie Rady Powiatu, no i panie, które wygłosiły swoje mowy. Otóż, drogie panie, no miałem trochę inaczej powiedzieć, ale no muszę się odnieść do waszych słów, a szczególnie do słów pani Goździk, bo no one nam no uwłaczają, to jest takie najdelikatniejsze określenie. Ponieważ pani użyła już na samym początku, że zainspirowana pani była artykułami, które się pojawiły, ale zaraz potem pani powiedziała, że jakiś inspektor pani powiedział transportu, że władze powiatu nie zrobiły nic, ale to dosłownie nic w tej sprawie, ani zarząd powiatu, ani rada powiatu i tak dalej. Więc wie pani, jedno wyklucza drugie. Jeśli były artykuły i jeśli o tym się pisało, a ja nawet użyję sformułowania takiego kolokwializmu. Wręcz była zadyma medialna na temat tego, co się działo. A więc władze powiatu uczyniły coś.
to coś może jest nieskuteczne, ale przynajmniej uczyniły coś, więc proszę nie mówić, że nie uczyniliśmy nic, bo z reguły to jest tak, że jakiś inspektorek, jeden czy drugi, z całym szacunkiem dla niego, powie słowo i ono jest przyjmowane jak mantra, jaka absolutna prawda, natomiast to, co my mówimy, to z reguły albo jest kłamstwo, albo nieprawda, albo jakieś pomówienie, albo jakaś inna sytuacja. Otóż proszę naprawdę wyciągać wnioski i uważać, że nie każdy inspektor, który mówi, wie, o czym mówi. I ja chciałbym panią powiedzieć, że jeżeli taki ton rozmów między nami będzie, to za chwilę przychylne władze powiatu, które państwu są naprawdę przychylne i próbują zrobić cokolwiek, również się zdystansują od sytuacji, a wtedy to państwu nie będzie służyło. Przecież ja wielokrotnie państwu powtarzałem, że nigdy nie byłem przeciwko państwa protestom, wręcz nawet kierowałem państwa na odpowiednie ulice, bo na tych, których żeście państwo chodzili, to efekt był zerowy i będzie zerowy, bo to nie o to chodzi i zaraz powiem, o co chodzi. Ale jeszcze raz podsumowując, proszę państwa, to myśmy właśnie trochę balansując na krawędzi prawa, to jest taka tak zwana falandyzacja, kiedyś się tak fajnie mówiło, prawa, zablokowaliśmy przejazd tirów, nie mając do tego wszystkich argumentów, ale nasza desperacja do działania, żeby ich wyeliminować z Tomaszowa była tak duża, że postanowiliśmy to zrobić. Owszem, zadyma była nie z tej ziemi, inne powiaty od razu obstawiły się znakami, bo to nie tylko była zadyma medialna, ale między lokalnymi samorządami również. Więc proszę o uczciwość i proszę nie mówić, żeśmy nie zrobili nic, bo uważam, że zrobiliśmy wszystko, co z naszej mocy, a nawet więcej, żeby cokolwiek zrobić. A teraz powiem, dlaczego ten apel jest niewłaściwie adresowany, bo obie panie o tym mówiła, szczególnie pani druga. Co my mamy zrobić, gdzie my i dlaczego? Panie mówicie, że, bo pani nawet Goździk powiedziała, że jesteśmy właścicielami powiatu. Jasne, że jesteśmy właścicielami powiatu, ale w Polsce jest święte prawo własności. I jeśli pani ma swoją nieruchomość, to choć my jesteśmy władzą lokalną i rządzimy na tym powiecie, to nie możemy naruszyć pani prawa własności. Jeśli droga wojewódzka ma właściciela w postaci zarządu województwa, to my nie możemy tam swoich znaków stawiać wbrew decyzji zarządu województwa. To o to chodzi. I drogie panie, tak jak nasza Rada Powiatu raz w miesiącu się zbiera i obraduje, tak raz w miesiącu zbiera się Sejmik Województwa Łódzkiego. W naszym mieście jest co najmniej 3 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. Czy panie choć były u jednego radnego z tym postulatem? Przecież panie chcą blokować i słusznie, bo trzeba blokować drogi wojewódzkie, bo tamtędy jeżdżą tiry i tam jest największy problem. Jeśli się ich wyeliminuje z tych ulic, to się ich wyeliminuje z miasta. A panie przychodzą do nas i żądają, żebyśmy my zablokowali drogi wojewódzkie naszymi znakami. To jest niemożliwe. A dowód drugi, że zrobiliśmy nie tylko tą zadymę medialną, o której powiedziałem, ale występujemy i apelujemy do zarządu województwa. To jest to pismo, które mam, właśnie odpowiedź na nasze pismo zarządu województwa w sprawie właśnie drogi ulicy Mireckiego i postawienia tam znaków zakazu dla tiru. Otóż ja pani przeczytam konkluzję, bo szkoda czasu. Przy obecnym dużym natężeniu ruchu likwidacji znak P5, to chodzi o znak właśnie zakazu, wyprowadzenie ruchu ciężkiego w kierunku Opocna przy ulicy Mirockiego do centrum miasta spowoduje dodatkowe utrudnienia dla kierowców i mieszkańców oraz pogorszenie bezpieczeństwa i przepustowości na wyżej wymienionej drodze. A więc nasze pismo stało oddalone, nie zgadzają się na ustawienie tych znaków w Zarządzie Województwa Łódzkiego. I drogie panie, to tam trzeba jechać na sesję Rady Sejmiku i apelować do władz Zarządu Wojewódzkiego. A my możemy się tylko do państwa protestów przychylić. Bo my jak najbardziej rozumiemy ten problem, on nas boli, dotyka tak samo, bo jak pani jedna zauważyła, wielu radnych również w tej okolicy mieszka i przy tej ulicy mieszka i też tą uciążliwość doświadczają. Więc proszę z nas nie czynić strony, bo my tą stroną nie jesteśmy. My się solidaryzujemy z paniami i też zabiegamy o to, żeby ten ruch tirów z miasta wyprowadzić. Więc tam jest właściwy adresat, na chwilę obecną. I mówię, możecie państwo dotrzeć przez radnych sejmiku, którzy mieszkają w naszym mieście. Możecie państwo iść zobaczyć, kiedy są sesje sejmiku wojewódzkiego, pojechać na taką sesję jak ta nasza i tam wygłosić te apele, bo one tam mają uzasadnienie i rację.
Owszem, problem jest naprawdę bardzo drażliwy i przy pełnej determinacji nie tylko państwa tam protestujących, ale i nas, być może wreszcie zmieni się. Ja mówiłem wtedy tu z tej mównicy o tym, że nasza bezsilność będzie zawsze, jeśli nie przełamiemy, no nie wiem, jakiegoś takiego lobby, które no nie szuka rozwiązań. O co chodzi? Przede wszystkim tak naprawdę problem może rozwiązać obwodnica miasta Tomaszowa. Myślę tu o drogach krajowych. I nie trzeba kiwać rękami, że to się nie da zrobić, bo i Opoczno ma obwodnicę, i Piotrków, i ostatnio Bełchatów oddawał niedawno obwodnicę. A więc miasta ościenne z naszego województwa łódzkiego wybudowały. Nie one, zarządy, Generalne Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad. To one wybudowały. Ale oczywiście lobby zabiegające o to było bardzo skuteczne. I tu trzeba się zmobilizować, żeby to lobby nasze tomaszowskie i społeczne z imieniu państwa i nas, tu jakiejś tam władzy lokalnej, było na tyle zgodne, bo jeśli będziemy zgodnie państwo protestować, my mówić i pisać, w końcu uda nam się wywalczyć obwodnicę dla naszego miasta. I to jest właściwa droga do postępowania, a nie szukanie czy stwarzanie takiej sytuacji, że wszystko od nas, Rady Powiatu, zależy, a tylko zła nasza wola powoduje, że no jest jak jest i nic się nie zmienia. To nie zła nasza wola. To nasza zła wola nigdy nie była w tej sprawie. My mamy dobrą wolę i moja determinacja nasza była tak duża, że na granicy prawa blokowaliśmy, co mogliśmy. Niestety stało się, jak się stało i dzisiaj potrzeba naprawdę dużych zabiegów i wysiłków, żeby w województwie łódzkim próbować ograniczyć to, co się da ograniczyć, a pewne rzeczy się da. Dziękuję, to tyle z mojej strony. Proszę bardzo. Panie starosto, nie jest naszym zamiarem kogokolwiek absolutnie tutaj, nie wiem, jątrzyć, denerwować czy dyskredytować. O co chodzi? Tiry, które jadą drogą wojewódzką 713, muszą się do tej drogi wojewódzkiej dostać. Przejeżdżają przez drogi powiatowe, panie starosto. I tu jest pole do popisu dla powiatu. Powiat jest gospodarzem na swoim terenie. No chyba, że czegoś nie wiem. I powinno się przynajmniej tutaj próbować znaki postawić, żeby te tiry się nie pakowały nam dalej. A one sobie po prostu bezkarnie jeżdżą. Ja śledziłam pańskie wystąpienia w gazecie. Nie sądzę, żeby pan tam miał sojuszników, więc dzielę wszystko przez dwa. Ale panie starosto, nie można powiedzieć w tej chwili, że pan się poczuł dotknięty moim wystąpieniem i się będzie dystansował. To się dystansuje pan nie od Goździkowej Mieczysławy, tylko po prostu od mieszkańców, którzy za mną stoją, od mieszkańców. Natomiast ja naprawdę proszę, żeby każdy robił to, gdzie jest gospodarzem. Ja nie każę panu wchodzić na drogę wojewódzką. Nie każę. Ja jestem świadoma, gdzie jest droga wojewódzka, gdzie jest powiatowa, gdzie są miejskie. I wiem, gdzie jest krajowa 48. Tam też były przymiarki, żeby przestawić znaki, puścić tamtędy ciężki tonarz. No ja po prostu świadoma jestem, jakie są uwarunkowania. Też jestem kierowcą i jeżdżę. Nie pozwolić przemieszczać się po drogach waszych. Nie przefruną na drogę wojewódzką, bo po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. I koniec. Bronić swojego, panie starosto. Zaczynać od obrony własności. Swojej, powiatowej, naszej. Bo nas to będzie biło po kieszeni. Czy wcześniej, czy później, to i pan starosta będzie zmuszony do remontu tych nieszczęsnych dróg, które panu rozjadą. I my, podatnicy, nie udźwigniemy tych ciężarów. My działamy w obronie wspólnej i wspólnego interesu. I jeśli Zarząd Dróg Wojewódzkich jest wam nieprzychylny, jestem w stanie taką sytuację hipotetycznie założyć, bo wiem, że każdy ten kawałek kołdry ciągnie w swoją stronę. Bronić swego. Powiedzieć dobrze, jeździcie sobie po drodze wojewódzkiej, ale nasze powiatowe są dla ciężkiego ruchu kołowego zamknięte. I wszystko, panie starosto. I na pewno za to będzie pan przez mieszkańców chwalony, nie ganiony. I my nie jesteśmy tutaj przeciwko komukolwiek. My chcemy przywracać normalność. My działamy również w interesie powiatu. Państwo bez nas, my bez was, niewiele zdziałamy. I nie chodzi nam o rzeczy niemożliwe.
pewne rzeczy daje się w sposób prosty. Najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze, ale trudne do realizacji. Właśnie przez takie działania proste daje się rozwiązać. Gdybyśmy postawili znaki na Grota Roweckiego z Palskiej i Szczęśliwej, że tamtędy nie ma przejazdu tirów, no to mamy sytuację rozwiązaną. To ich po prostu nie ma na drodze wojewódzkiej, bo nie mają jak wjechać. I wszystko. I tyle, i aż tyle, panie starosto. I życzę panu powodzenia na tej drodze. My będziemy dalej drążyć temat. Doceniam pańskie wysiłki, bo wiem, że jednak coś tam się dało zrobić. Potem niestety, no pewnie ktoś na panu wymusił decyzję, że tak musi być, jak być. Ale mówię, postawcie znaki na własnych drogach. Brońcie naszego wspólnego. A naprawdę to przyniesie wielkie, wymierne korzyści. A reszta niech oni się martwią, panie starosto. Od tego jest województwo, żeby sobie wymyślało obwodnice. Wtedy ich zmusicie do tego, żeby te obwodnice budowali. A tak to nic się, panie starosto, nie zmieni. Naprawdę nic. To są lata kilku ekip. Wszyscy się przykładają, wszyscy obiecują. Pan ma najlepszą wolę ze wszystkich możliwych. Ale co z tego? Dalej jest tak, jak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, państwo. Ja już tylko dwa słowa. Dobrze pani złagodziła swoją wypowiedź, ale szanowna pani, gdyby to było takie proste, że postawimy swoje znaki na swoich drogach, to byśmy to już dawno uczynili. Drogi powiatowe to są drogi łączące miejscowości. To nie jest taka droga jak gruntowa droga, wiejska droga, miejska nawet droga. To są drogi powiatowe. My musimy i mamy obowiązek zapewnić ciągi komunikacyjne. Bez uzgodnienia z innymi zarządcami dróg tego zrobić nam nie wolno. Koniec, kropka. I wie pani, że pani w tym głowie tak to wygląda, to dobrze, ale ja muszę jeszcze respektować polskie prawo drogowe, a nie tylko prowadzać swoje rządy. Dlatego też, gdyby tak można było zrobić, jak pani postuluje, to już byśmy to dawno zrobili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy państwo jeszcze coś chcą dodać, czy możemy... Proszę państwa. My też mamy swoje właśnie krajowe prawo. Mamy w tym prawie, w tym konstytucji zagwarantowane bezpieczeństwo, wolne życie, prawda? Ta nasza działka jest w kolizji z prawem, no nie wiem, czyli prawo. Ja wiem, że są naciski, że mam pewność, że dzieli może, ale my też już nie dajemy rady. Możecie państwo liczyć z naszej strony na dalszy upór, determinację z pełnym zaangażowaniem, aby w Tomaszowie powstała nowa, nowoczesna obwodnica miasta. O to nie ustaniemy, o to będziemy postulować, to będziemy starali się prawnymi drogami wymuszać na władzach centralnych i władzach wojewódzkich i mam nadzieję, że to, na to możecie państwo z naszej strony liczyć zawsze. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w związku z tym, że tak jak mówiłem, potrzeba jest zwołania dwóch komisji, ogłaszam teraz 10 minut przerwy i proszę, żeby komisje się zebrały i zaopiniowały uchwałę, które mają zaopiniować.